Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu film z worami. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dzisiaj dziewczyny sklep, który jest moim ulubionym sklepem, czyli Ciuszek. No i zobaczymy, co tym razem tam po prostu kupiłam, bo wczoraj był sklep Ubieram, to znaczy ostatni odcinek to był sklep Ubieram, a dzisiaj jest Ciuszek. Ciuszek to jest mój numer jeden ukochany sklep. Zobaczcie, jaką mam dzisiaj na sobie stylizację. Wygląda, jakbym siedziała w majtach albo w ogóle z gołym tyłkiem, natomiast no tak to jest usiąść, trochę się podniosę. Zobaczcie, mam takie cekinowe spodenki. I one tymi frędzlami tutaj nawiązują do tych pasków, do tych cieni, które są na tej bluzie. Bluza jest marki Levi's. Także dobra, zaczynamy. Mam kilka płaszczy. Zacznę od tych płaszczy, dziewczyny. Więc pierwszy to jest taki a la zebra, to jest płaszcz wełniany. Bardzo fajne klimaty. Już ten płaszcz wyprasowałam, dlatego że no, nie mogły te rzeczy czekać. Tak wygląda z tyłu. Jest to taka wersja wiosenno-jesienna, bardziej jesienna, ale teraz też jak człowiek ma zmarznąć, to można takie płaszcze śmiało nosić. Na razie go sobie tutaj położę. Kolejny płaszcz to jest historia wełniano-kaszmirowa, płaszcz dwukolorowy tak naprawdę. Mamy beż i taki ciemniejszy kolor, jakby, nie wiem jaki to jest, ciemny beżowy. W środku jest wiskozowa podszewka, taka pikowana, jest bardzo fajny. Mamy kaptur, który o dziwo mi nie przeszkadza, płaszcz jest oversize'owy. Jeżeli chodzi o guziki, tak, ja bym może je sobie wymieniła. Natomiast, no a w sumie mogą być. Trzecia rzecz to jest żakiet, taka właściwie marynarka kupiona na dziale męskim. Jest to granat taki piękny, jest aksamitna, bardzo elegancka. Pomyślałam sobie, że będzie fajnie wyglądała. Właśnie taka marynara. Szukam jeszcze takiej czarnej, najlepiej właśnie na dziale męskim, oversize'owej. I tam będę zaglądała bardzo chętnie. Także tym razem granat wpadł w moje ręce. Marynarka jest naprawdę świetna. I mam jeszcze jeden płaszcz, taki vintage, przecudowny, bardzo mi się podoba, jest w rozmiarze 46-48, coś takiego. To jest też wełna, raczej sama wełna, może z kaszmirem, no trzeba by było sprawdzić. I jest to naprawdę bardzo ładny kolor, taki, to jest taka ciemna zieleń i płaszcz naprawdę świetnie się prezentuje. Dobra, a teraz już rzeczy z wora. Więc tak, pierwsza to jest chusta. Taka, oczywiście kolor ten niebieski, na który zachorowałam, teraz wszędzie go widzę. I dodatkowo jeszcze kremowy taki, to znaczy, no to jest taki beżowo-kremowy, coś takiego, ekry trochę, który bardzo mi się podoba, więc na ten kolor też choruję. Kolejna rzecz to jest sukienka, której dałam szansę, ponieważ jest troszeczkę zniszczona i trzeba ją naprawić, uratować. Nie podobają mi się tutaj te ramionczka, są obciachowe, chyba że je się naprawi, drugie w ogóle gdzieś tam wisi sobie, urwało się od tej sukienki, no ale coś tu trzeba zrobić. Ja widzę ją z łańcuszkami tutaj, że zamiast tych wstążek to łańcuszki i bez tej obciachowej ozdoby, która jest tutaj pod biustem, a sama w sobie sukienka bardzo mi się podoba, zamysł jest niezły. Jest taka właśnie tiulowa i tu jest taką grubszą taśmą podszyta, dzięki czemu ona bardzo fajny ma kształt i się fajnie układa. Także dziewczyny, trzymajcie kciuki, bo sukienka musi być uratowana, trochę czasu trzeba jej poświęcić, więc będę musiała znaleźć sobie właśnie ten czas na jej naprawę. Teraz mamy kombinezon, który jest taki cieniutki, fajny mango w rozmiarze XS. Bardzo fajna kolorystyka, do tego będzie torebka moja, taka skazara różowa pewnie i tutaj gdzieś się zawinęły nogawki, już widzę, że tam się pochowały, bo one są chyba tutaj właśnie takie czarne, więc on nie jest taki prześwitujący. Natomiast no, muszę go tutaj dopracować. No kiepsko wygląda, jak Wam go tak pokazuję, co tu dużo mówić, ale dam radę go ogarnąć. Kolejna rzecz to jest bluzka, bardzo ciekawa. Taka, słuchajcie, jak dla sroki. Zapinana na zamek i ona mi się widzi, że tak powiem, z jakąś marynarką. Więc ona będzie pięknie wyglądała tajemniczo pod jakąś marynarką, ale też do spodni eleganckich z wysokim stanem. Naprawdę jest świetna. Oczywiście wkurzają mnie te taśmy, których się pozbędę po filmie. Kolejna rzecz to jest taka bluzka, miałam kiedyś taką samą, a właściwie podobną, bo tamta miała jeszcze tutaj taki kształt. To jest taki ala dalmatyńczyk, tylko w wersji współczesnej, chociaż jest ona z dawnych lat. To jest taka srebrno-czarna, bardzo fajna. Bluza marki Converse, która
ma też znowu ten niebieski fajny kolor. Jest troszeczkę do wyskubania, żeby ją troszeczkę tak odświeżyć. Z tyłu tak wygląda. Przyda się do jakichś oczywiście ekstremalnych stylizacji. Teraz mamy żakiecik jedwabny. To jest jedwab i mamy taki kolor dziwny, nie wiem jaki. Grunt, że jest to przyty granatem. I co z takim żakietem zrobić? No najlepiej to go założyć i najlepiej to go by było wpuścić do środka, jeżeli chodzi o mnie. Kolejna rzecz to jest bluzka na ramionczka, taka disco. Fajna, na mnie oczywiście będzie za duża, ale może być taka właśnie wielka i pod spód jakiś topik i ona sobie będzie swoim życiem żyła, a pod spodem będzie zabezpieczenie. Teraz topik z Primarka, taki czarny. Oczywiście pełno wstążek, pełno wszystkiego, a ja nie mam miejsca, żeby takich topików trzymać, żeby takie topiki trzymać na wieszakach, tylko one leżą poukładane u mnie na półce, aczkolwiek myślałam ostatnio o takim wieszaku, bo już tych topików mam bardzo dużo i w sumie, no jak leżą poukładane, no widać je, ale wiecie, jak się przesuwa na wieszakach, to jest jednak troszkę lepiej. Kolejna rzecz to jest vintage bluzka, no mi się podoba, no trudno, taka jest szałowa, mamy kremowy kołnierz. No i znowu historia tego typu, że takie coś możecie znaleźć na stronie Farfetch. Właśnie tam takie różne dziwne rzeczy robią. Muszą się czymś wyróżniać te ubrania za tyle tysięcy od rzeczy z sieciówek. Kolejna rzecz to są dresy, takie cukierkowe i też z nimi można fajną stylizację zrobić, tylko je wyskubię i Wam na pewno zaprezentuję, dziewczyny. Sukienka taka na zamek taki krótki. Ma taki zameczek krótki i ma wstawki takie wężowe. Podoba mi się, bo myślę, że będę w niej fajnie wyglądała ze względu na to, że jest taka też gumowana, wygodna na pewno. Także myślę, że się fajnie ona sprawdzi. Sukienka, a właściwie to jest kombinezon, bardzo fajnie, z Shein, rozmiar L. Tego typu w kratę i w kwiaty, czyli bardzo fajnie to wygląda. Teraz sukienka basicowa. Może się przydać, to jest taki blady żółty, właśnie takiego odcienia nie miałam, ja takie basiki często wykorzystuję, jest to zupełnie taka elastyczna, pod różne marynarki i tego typu rzeczy. Teraz sukienka, która myślę, że jak będzie wyprasowana, to będzie się świetnie prezentowała. To jest taki kołnierz, tu jest taki kołnierz i tutaj jest zapięcie, więc ona taka jest prosta, ale kolor ma bardzo fajny, pomarańczowy. Kolejna rzecz to jest dziwadło, żółto, takie musztardowo, granatowe, to mi się spodobało, to zdobienie, bo można sobie w razie czego wyciąć i zrobić jakiś projekt, można to skrócić i będzie to naprawdę nieźle wyglądało. To jest takie długie, dziewczyny, to jest taka długa sukienka. Kolejna rzecz to jest golfik, taki półgolfik marki Desigual w rozmiarze S, czyli tej marki rzeczy też można znaleźć w lumpeksie, one są ogólnie dosyć drogie. Kolejna rzecz to jest ASOS, rozmiar 46, to jest taka bluzokurtka, kolor szary. Podoba mi się zestawienie tego morskiego koloru, takiego zielonego, z właśnie szarością. Bardzo fajnie to wygląda. Kolejna rzecz to jest body, Pretty Little Thing, rozmiar 38, przezroczyste, ale biust jest zakryty. Wszystkie bardzo ekstrawaganckie, z takiej siatki. Kolejna rzecz to jest żakiet, miałam kiedyś taki, tylko większy, ten jest mniejszy. Właśnie taka krata, tak się z tyłu prezentuje. Przepiękne guziki, które są różami, mam do tego taki pierścionek, więc dbałość o szczegóły musi być. Koszula, jakżeżby inaczej, w każdym filmie mam koszulę z każdego lumpeksu, w rozmiarze M, czerwona, bardzo fajne ma z przodu zdobienie, czyli dlatego ją wzięłam właśnie ze względu na to zdobienie. Kolejna rzecz to jest żakiet, słuchajcie, nie wiem, wydaje się być taki lepszy. Bardzo fajna kolorystyka, przepięknie tak się mieni, zobaczcie, odbija światło i ogólnie jest fajny. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie, dziewczyny, ma piękne guziki, dla samych guzików warto było go kupić, więc tu też jest dosyć ciekawa historia. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest sukienka maxi z dawnych lat, stary materiał, ale jest bardzo fajna, takie rozkroszowane rękawy dzwoniaste i jest, zobaczcie, taka długa, bardzo ładne kolory. Tu jest jakaś wstążka pod biustem, nie wiem, czy jej nie wypruć. Także pobawimy się i z tą sukienką. To wszystko, dziewczyny, w dzisiejszym filmie. Także macie porównanie, co w ubieram, co w tym ciuszku, aczkolwiek różnie to bywa. Ja najbardziej lubię ten sklep, więc jeżeli będziecie w Łomży, to oczywiście zapraszam Was do mojego lumpeksu. Super ciuch, ulica
Sikorskiego 219A, tam też jest raj, ale również też odwiedźcie koniecznie Ciuszek i sklep Ubieram. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam kochani, bardzo serdecznie.